Hejka, kochani, witam Was serdecznie w nowych listach od widzów. Otworzymy sobie dzisiaj dwie przesyłki. Pierwsza, taka duża, już ją w tle widzicie, kartonowa. A druga to liścik w kopercie. Natomiast zanim do tego sobie jednak przejdziemy, poproszę Was o zostawienie łapki w górę pod tym filmikiem, kliknijcie tam na dole oraz oczywiście zostawcie suba na moim kanale, zachęcajcie innych. Ja Wam z góry za to bardzo, bardzo dziękuję. A tu na dole będzie pasek z moim adresem, tam właśnie możecie do mnie wysyłać paczki, listy oraz mój Instagram, na który serdecznie Was wszystkich zapraszam. A teraz sprawdźmy, co kryje się w tych przesyłkach. Ta duża paczka została nadesłana przez Roxanę G. z miejscowości Cybinka. Są tu u góry nawet naklejki, tutaj następne. Po otwarciu, jak widzicie, jest bardzo kolorowo. Ciekawe, co tam się w środku kryje. Mamy bardzo ładny, staranny liścik, który sobie przeczytamy. Cześć, słodka Bello. Coś o mnie. Nazywam się Roxana G. i mam 11 lat. Jestem z województwa lubuskiego. Uwielbiam Cię, jestem Twoją fanką i oglądam Cię od bardzo dawna. Może już z 4-5 lat. Też kolekcjonuję LPS, lecz mam ich tylko 41. Najbardziej zakręconych lubię Krystal i Logana, a poza zakręconymi Zdzisława. W paczce znajdziesz pytanka oraz 10 prezencików, co mam nadzieję, że każdemu się bardzo spodobają. Chciałabym, abyś pozdrowiła mnie na filmiku, gdy będziesz otwierać moją paczkę. Jeszcze kiedyś do Ciebie napiszę. A więc, Roxano, bardzo mi miło, że do mnie napisałaś. Dziękuję Ci za tą paczkę już teraz. Co do prezentów, na pewno będą świetne. W tym miejscu chciałabym Ciebie serdecznie pozdrowić oczywiście. I powodzenia w dalszym zbieraniu pet shopów. Teraz w tle mamy pytanka, które zadała mi Roxana, więc odpowiedzmy sobie na nie. Pierwsze pytanie, ile masz lat? Mam 20 lat. Pytanie drugie, jak masz na imię? Nazywam się Iza. Jakie jest Twoje hobby? Moim hobby na pewno jest czytanie książek i podróżowanie. Pytanie czwarte, ile miałaś lat, gdy zaczęłaś nagrywać LPS? Miałam około 12 lat, nie pamiętam już dokładnie. Pytanie piąte. Co najbardziej lubisz jeść? Uwielbiam wszelkiego rodzaju makarony, pizzę, zapiekanki, grzanki, tosty. Ogólnie włoską kuchnię. Następne. Co robisz w wolnym czasie? No to tak jak już wspominałam, lubię czytać książki. Jak jest ładna pogoda, to wyjść na spacer, spotkać się ze znajomymi. Pytanie siódme. Czy masz rodzeństwo? Nie, nie mam. Pytanie ósme. Jaką bajkę najbardziej lubisz, a jaką najmniej? Na obecną chwilę nie oglądam już bajek, ale jak byłam młodsza, to bardzo lubiłam Szereka i lubiłam oglądać właśnie wszystkie części. A najmniej to w sumie ciężko mi powiedzieć, raczej lubiłam wszystkie bajki. Kogo najbardziej lubisz z serii Zakręceni? No Emila, to jest postać najlepsza. Następne pytanie, czy prowadzisz dziennik bądź pamiętnik? Nie, nie prowadzę. I ostatnie pytanie, które jest versusem. Tutaj mamy geografia versus biologia. No, wybieram biologię. I to były wszystkie pytanka. A teraz przed Wami instrukcja z piękną naklejką. Więc teraz po kolei lecimy z tymi rzeczami. Jedynka jest dla Zdzisława. No proszę, Zdzisław otrzymał dwa lody, bądź lizaki, jak kto woli. Wyglądają bardzo smakowicie. Dwójka z dopiskiem ostrożnie jest dla Logana. Żółto-biała piłeczka, która się odbija. Logan będzie bardzo zadowolony, ponieważ ma już kilka w swojej kolekcji. Trójka dla Lucka. Lucek otrzymał figurkę Breloczek. Jak podejrzewam, jest to postać z jakiejś gry. Tak mi się bynajmniej kojarzy. Możecie tu na czacie napisać, czy dobrze myślę. Czwórka dla Krystal. Krystal otrzymała dwie śliczne kokardki. Ta taka elegancka, ta na co dzień. Będzie się w nich pięknie prezentować. Piątka dla Emila. Emil dostał nową muchę. Na pewno będzie mu pasowała. Szóstka jest dla Honoratki. A tutaj mamy szczoteczkę. Zobaczcie, w różowym ulubionym kolorze Honoraty z kwiatuszkami. Siedem dla Jennifer. A w środku różowy pomponik. Ona jest cała różowa, więc pod kolor będzie. Ósemka to coś dla Szynszylki. A w środku dwa piękne pierścionki, serduszko i gwiazdka. Są przepiękne, naprawdę.
Dziewiątka również jest z dopiskiem ostrożnie i ma tam być jedzenie. W środku mamy własnoręcznie zrobione rzeczy. Mamy płatki oraz takiego donata, który wygląda smakowicie. Przydają mi się w nagrywaniu filmów. I ostatnia dziesiątka jest dla gangu przepiórek. A w środku potężny diament. Spójrzcie, z brokatem w środku nawet. Jak go przepiórki spieniężą, to będą tak bogaci, że nie będą się już musieli martwić o pieniądze. Świetny trafiony prezent. I kochani, to były wszystkie rzeczy z paczuszki od Roxany. Tutaj macie rzut jeszcze raz na te wspaniałe przedmioty. Ja, Roxana, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie wspaniałe rzeczy i list i całą paczkę po prostu. Czekam z niecierpliwością na następną Twoją przesyłkę i pozdrawiam Cię jeszcze raz. I teraz przejdziemy jeszcze do tego liściku. Liścik nadesłała Agata, która ma 10 lat z Błonia. Mam taki dopisek z tyłu koperty, a teraz ją otwórzmy. Okej, mamy list, tak więc zabierajmy się za czytanie. Hejka, jestem Agata i kocham oglądać Twoje filmy. Moja ulubiona seria to Zakręceni. Dziękuję, że to czytasz. Oto rysunek dla Ciebie. I mamy tutaj króla naszego kanału, czyli Emila. Agatko, pięknie go narysowałaś. Ja Ci dziękuję bardzo za ten list, za miłe słowa. Oczywiście pozdrawiam Cię serdecznie i zajrzyjmy, co tam jeszcze jest w kopercie. A mianowicie mamy coś takiego. I w środku mamy dwie własnoręcznie zrobione rzeczy przez Agatę, czyli naszyjnik srebrny oraz moje logo kanału. Pięknie wyszło Ci to logo, jest nawet zafoliowane, nie zniszczy się. Bardzo Ci dziękuję. Tak więc, kochani, ja Wam dziękuję za obejrzenie tych nowych listów od widzów. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeszcze raz dziękuję Roxanie i Agacie za przesyłki. Pozdrawiam Was, dziewczyny. A Wam, kochani, życzę miłego dnia. Widzimy się w następnych filmikach na moim kanale. Do zobaczenia, słodka Bella. We can run.